maszt oświetleniowy. Aby uruchomić maszt, muszą być spełnione warunki. Silnik musi pracować, układ pneumatyczny podwozia musi być napełniony, zasilanie zabudowy musi być włączone, hamulec postojowy musi być załączony. Pojazdy Bokaru wyposażone są w wysuwane maszty oświetleniowe, pozwalające odpowiednio oświetlić miejsce akcji. Maszt obsługujesz pilotem, który znajduje się w zabudowie pojazdu. Naciśnięcie przycisku góra pozwala na pełne wysunięcie masztu. Ponowne wciśnięcie przycisku góra zatrzyma wysuwanie się masztu. Funkcja przydatna jest w sytuacjach, gdzie pełne rozłożenie masztu jest niemożliwe, na przykład pod drzewem lub wiaduktem. Głowica masztu wyposażona jest w dwie lampy LED zasilane z instalacji podwozia 24 V DC o łącznym strumieniu świetlnym 30 000 lumenów. Każdą lampę możesz włączyć oddzielnie. Obie najaśnice masztu posiadają dwa rodzaje soczewek. Boczne światła świecą strumieniem rozproszonym, a środkowe strumieniem światła dalekosiężnym. Taki rodzaj najaśnic ma model masztu o wiązce świetlnej combo. Istnieje możliwość zamówienia tylko ze strumieniem światła rozproszonym lub strumieniem światła dalekosiężnym. Możesz odpiąć i używać go bezprzewodowo, w promieniu do 50 metrów od pojazdu. Podnoszenie i opuszczanie masztu jest możliwe tylko przy podłączonym kablu.